Idea cyklu Dialogi Młodych o Wierze polega na tym, aby zadawać pytania nurtujące młodych ludzi, którzy spotykają się wszędzie na co dzień z różnymi informacjami, sprzecznymi bardzo często. Dialogi są skierowane do młodzieży, do młodzieży pracującej, a także do ludzi, którzy czują się młodymi duchem a którzy szukają również odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nie mówię tutaj oczywiście o ludziach, którzy ciągle chodzą do kościoła i którzy są, że tak powiem, w ciągłej relacji z kościołem, ale także do ludzi, którzy, dla których wiara jest obojętna, dla którzy są ateistami. Aby nie bali się zadawać tych pytań, można to zrobić anonimowo poprzez profil na Facebooku bądź stronę internetową, a także osobiście podczas spotkania. W dialogach młodych o w Pabianicach, które odbywają się w Kościele Najświętszej Marii Panny, uczestniczą też duszpasterze młodzieży, którzy się zajmują młodzieżą w różnych parafiach w Pabianicach. Można ich poznać na tych dialogach, ich wypowiedzi, jeżeli będą wypowiadać się w kontekście niektórych pytań, i można napisać do nich maila, który, których podane są na stronie internetowej, i zadać pytanie osobiste, które chcemy, aby, aby było właśnie przez tego kierownika duchowego, którego wybierzemy, było odpowiedziane. Specjalnie na potrzebę tych spotkań powstał nowy projekt o nazwie Cantatum Dominum. Jest to połączenie dwóch scholi przy kościele Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Pabianicach oraz Trójcy Przy Najświętszej w Pobienicach. Śpiewamy wspólnie pod jedną nazwą. Jesteśmy teraz jednym zespołem pod przewodnictwem naszych duszpasterzy wspólnie wybieramy repertuar, wspólnie ćwiczymy na wszystkich próbach. Myślę, że sprawia to nam wielką radość, ponieważ jesteśmy uzupełnieniem siebie. Mamy bardzo dużo osób grających na różnych instrumentach, a także Śpiew w połączeniu tych dwóch schulach wychodzi wręcz perfekcyjnie, ponieważ jest nas więcej, czujemy się pewniej, a także możemy poszerzać swój repertuar muzyczny poprzez wprowadzanie swoich doświadczeń. Chodzi więc o to, żeby stworzyć im takie miejsce, gdzie nie będą się bać. Zadawać pytań, rozmawiać z księżmi. Księża będą blisko, pytania będzie można zadawać osobiście. Mamy też stronę internetową i profil na Facebooku. Gdyby ktoś takie pytanie chciał przesłać wcześniej przed spotkaniem, bądź podzieli się refleksjami po spotkaniu, jak najbardziej będzie mógł to zrobić. Warto przyjść, dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat naszej wiary. Tu nie chodzi tylko o zadawanie pytań i otrzymywanie na nie odpowiedzi, ale także o słuchanie bardzo ciekawych konferencji prowadzonych przez wybitnych ludzi.